ton, który zaledwie tylko knąć, a już śpiewa, jak zadmuchany ptaków głos. Jak liść przez chwilę piękny, nim głupia. 29 marca publiczne gimnazjum nr 9 imienia rodziny Lutosławskich w Łomży obchodziło dziesięciolecie swojego istnienia. Z tej okazji zorganizowano uroczystą akademię na sali gimnastycznej. Rozpoczęła się ona od mszy świętej celebrowanej przez biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Następnie zaproszeni goście podzielili się refleksjami na temat szkoły i złożyli życzenia gospodarzom. Ozdobili to swoimi występami uczniowie. Patron naszej szkoły, rodzina Lutosławskich, to ludzie, którzy w sposób szczególny, poprzez swoją działalność społeczną, patriotyczną, intelektualną, zasłużyli się dla Łomży, naszego regionu i ojczyzny. Jej zacni przedstawiciele stanowią dziś dla nas wzór postępowania. Pośród zasad między ludźmi najbardziej cenił zasadę sprawiedliwości, rzetelności i życzliwości. Potępiał obłudę. Lepiej pozostać złym, niż być pozornie dobrym. Niezłomność przeciwstawiał upartości. Tylko słaby człowiek jest uparty. Silnego zawsze stać na słuszne ustępstwa. Patriotyzm przeciwstawia szowinizmowi. Kto kocha swój naród, nie pragnie krzywdy żadnego innego narodu. Prosimy delegację harcerzy o złożenie kwiatów przy tablicy patrona szkoły. Temu na mocy uchwały Rady Gminy Łomża powołane zostało do życia publiczne gimnazjum nr 9 w Łomży. Jego siedzibą stała się część budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej, czyli 1 w Łomży. Początki funkcjonowania nowej szkoły były bardzo trudne. Tylko dzięki przedsiębiorczości mojego poprzednika, pana dyrektora Leszka Młynarskiego, 138 uczniów rozpoczęło naukę w tej szkole w ilości 5 oddziałów. W budynku starego szpitala prace adaptacyjne posuwały się bardzo szybko. W następnym roku oddano do użytku kolejne piętro, ciągle remontując i doposażając obiekt. Wszystkie działania nie byłyby możliwe, gdyby nie przychylność ówczesnych włodarzy gminy z panem wójtem Kazimierzem Sobkowskim na czele. Z tego miejsca, jako dyrektor szkoły, serdecznie państwu dziękuję. Przez 10 lat istnienia publicznego gimnazjum nr 9 imienia rodziny Lutosławskich w Łomży edukację popierało 1028 uczniów. Pozostawili oni po sobie niezatarte wspomnienia oraz ślady w postaci pucharów i dyplomów, które były nagrodą za udział w konkursach i zawodach sportowych. W tym czasie zatrudnienie w szkole znalazło 107 pracowników. Obecnie uczy się 352 uczniów w 17 oddziałach. Kadrę pedagogiczną stanowi 32 nauczycieli. Szanowni Państwo, zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie, świat wokół. Życzyłabym wszystkim, aby jedno pozostało niezmienne. Chciałabym, aby ta szkoła była wiecznie młoda, pomimo upływającego czasu. Aby pracowali w niej tak, jak do tej pory, ludzie z pasją i wielkim sercem, które otwarte jest dla młodzieży i jej rodziców.
mocno wierzę w to, że to gimnazjum zawsze będzie placówką, w której nie zabraknie osób dających siebie wszystko. W dniu dzisiejszym sięgamy pamięcią wstecz. Mówimy o latach minionych. Ja jednak uczynię małą dygresję i głośno powiem, o czym mocno marzę. Otóż chciałabym w możliwie najkrótszym terminie stanąć przed tak zacnym dronem w nowej hali sportowej. Wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się to marzenie zrealizować. Widziałam w nich muzea sceny, o ten strzał zimny jak mrok. Starsi ludzie w grobach wielkich sad. A innym razem lasy kosił, pada ostrzem pół. Młody był, Bogiem był i człowiekiem. Być dobrym człowiekiem to najważniejsze na tym świecie. Dobroć wymaga prostej, przyjaznej i dobrowolnej gotowości do służenia innym i częściowego zapomnienia o sobie. Tu i tam woła się o nowe społeczeństwo, o reformę świata, ale nie słyszy się prawie nic o tych niezbędnych podstawach. Milczy się o ludzkich uczuciach, o współczuciu, zrozumieniu, trosce o innych, o dostrzeganiu ludzkich potrzeb. Niech to cię nie zniechęca. Bądź dobrym człowiekiem, a wtedy cząstka tego świata, w której żyjesz i pracujesz, stanie się jego lepszą cząstką. When she was a young girl, she used to play with me. I was her best friend. We went separately. We looked on the lights, playing Hennessy, sneaking out the night, dancing in the street. I looked back at the time, now I realize she loved to play. I should have seen it in her eyes. I should have seen it in her eyes.